Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam załatwiać prąd. Przyszedłem wcześniej, po 8 byłem, a już jest godzina 9. I przede mną były tylko 3 osoby i całe szczęście, że i tak przyszedłem wcześniej, dlatego że za mną już jest 8 albo 9 osób, które będą pewnie stały z półtorej i czekały z półtorej godziny. Szybko na razie załatwione, ale jutro też muszę przyjść, żeby podpisać umowę. Czyli najpierw dzisiaj złożenie wniosku, a jutro podpisanie umowy, żeby mieć prąd. Tak jak wcześniej zrobiłem na samym początku właśnie napis swój, to tym razem wykorzystam do 365, zrobię zdjęcie i wykorzystam śnieg i szybę. O, i w ten sposób można zrobić fotkę sobie. A mówisz, jakich klawiszy nie ma? No, w komputerze. Klawiatury? No. Tak, a dlaczego mama schowała? Nie mogę niby grać, ale odrobiłeś lekcję. Bo za dużo może grasz i siedzisz przy komputerze i przy telefonie. A telefon masz? Idziemy się bawić Lego Ninjago. No. Nic, no w kuchni jesteś. No dobra. Poczekaj, nie... dlatego muszę iść do dużego pokoju. Gdzie idziesz? Poczekaj chwileczkę. Co, przed chwilą powiedziałeś mi, że kto u ciebie w klasie jedzą nutellę, z nutellą często? No i to mnie zachęca, to też jedzenie. Że chcesz, żeby jeść i odchodzisz od takich wtedy osób, bo nie możesz wytrzymać tego zapachu. I tak bym chciała. Problemem u Marcela jest to, że on właśnie je też bardzo dużo słodkiego. Lubi jajka i na przykład kanapkę z drzewem. Ale teraz dam mu do spróbowania ricottę, ser ricotta właśnie z drzewem. Jest to świetne połączenie. Zobaczymy, czy uda mu się zjeść. Dobrze, brawo, podoba mi się. Podoba mi się, że tak ćwiczysz. Bardzo dobrze, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Ćwicz dalej, idę. Już prawie skończyłem! To powtórzysz. Nie! Proszę. Spróbuj. Ale to jest Marce, spróbuj. Małego gryza. Małego gryza, chodź. Ja ci gwarantuję, że na odkrywa dałbyś piątkę albo czwórkę na pewno. Zobaczysz, mówię ci. No właśnie! Czyż to jest ohydne? Tak, bo ty dajesz... Jakie ohydne? Słuchaj, bo ten twarożek wyląduje, ten dżem wyląduje na twojej twarzy. I będzie świetny materiał do vloga. O nie! No to jak? Dzięki, mogę proszę. Się okryć. Proszę. Jak małe dziecko. Proszę, dawaj, ściągaj to. I dałem ci spróbować. I co? Dobre jest? No nie mów, że jest niedobre. Jeszcze raz. Małe, malutkiego gryza. No przecież to jest dobre, malutkiego. No. To jest zwykły dżem. No czym? No właśnie, no i dlatego... Dlaczego nie chcesz zjeść? Bo nie chcę. Ostatni gryz. No ale miałeś... Ogień miałeś. Zrobiłem Marcelowi pierwszy raz kanapkę, tak mi się wydaje, z nutellą do szkoły, bo mówi, że nie może patrzeć jak inni mają. No i teraz zastanawiam się, zjeść ją teraz, czy do szkoły, że nie mogę się powstrzymać. Jednak do szkoły. Szybko, szybko! Żeby zapomnieć. Co? Pomyśl sobie, że mam coś obrzydliwego na śniadanie psa. Dziękuję. Co? Czegoś zapomniałeś jeszcze? Robię porządki w papierach. Mega dużo papierów jest. Wiesz, tak przeglądam po prostu wszystkie jakieś tam papiery i wbrew pozorom bardzo dużo to czasu zajmuje, a jednocześnie mało efektów. Ale znalazłem pytania do kandydatki, jak przyjmowałem między innymi Gosię, która się pojawia w filmikach. Mnóstwo pytań, 3,5 godziny rozmowy i o tym, jak przyjmowałem do pracy i czym się kierowałem, przyjmując osoby i jak to wyglądało i jak to się stało, że były 3 osoby w finale z 60 mniej więcej i jedna miała duży biust, przyszła do mnie z biustem, który był mocno wyeksploatowany,
wyeksploatowany. Uwidoczniony, był mocno uwidoczniony, ale jak przegrała i dlaczego, to właśnie o tym też mówię w tym 24-godzinnym filmie, który zniknie. Była jeszcze inna kontrkandydatka Gosi, która znowuż mocno paliła i u niej i tym sobie przegrała. A ta dziewczyna z tym dużym biustem, który był fajny, nie wiem czy wyeksploatowany, ale był fajny, to przegrała tym, że była za bardzo sztuczna, ale najbardziej tym, że jak ją odwoziłem, bo rozmowa też trwała około 3 godzin, z każdymi dziewczynami robiłem to w innym miejscu, znaczy przeprowadzałem rozmowę, to jak wróciłem, to chciała, żeby ją podwieźć pod sam blok, pod samą klatkę, a w blokowisku, gdzie było jednokierunkowe drogi, ja po prostu musiałem się przeciskać, wystarczyło, wiesz, wysiąść gdzieś dalej i powiedzieć dziękuję za rozmowę, ja sobie sama dojdę. Tym przegrała. Tutaj przygotowałem 3 worki właśnie różnych papierów, różnych śmieci. To i tak nie jest wszystko. Ale muszę tobie przyznać szczerze, że jestem z siebie zadowolony, że to robię, że nie przy przeprowadzce do nowego studia nie przewożę, bo wcześniej zrobiłem tak, że wszystko zgarnąłem i mówię, w nowym studio sobie to zrobię, a później wiesz jak jest, zostawia się i tak te dokumenty są, widzisz, tam był 2000, a w ogóle nie wiesz o tym, no tak, bo to były dokumenty przyjmowania 2010 rok i po co mi takie rzeczy z 2010 roku i wiele jest dokumentów, mam takich, które już dawno, dawno powinny być wyrzucone, po prostu nie przeglądałem, tylko wiesz, spakowałem do torby, do worka i przywiozłem. Ale teraz muszę oszczędzać, bo miejsca mam dużo mniej. Mam jeszcze taką jesioneczkę, ale ona już jest po pierwsze. Już, jest stara, a nie, nie jest taka. Nie jest taka za duża. Do wyrzucenia czy zostawić? Jutro się dowiesz. Nie, dzisiaj jeszcze. Te rzeczy chcę oddać, wyrzucić, znaczy nie do śmieci, tylko że do kontenerów wrzucić. Natomiast tutaj mam bluzę, ona jest fajna, tylko tutaj jest jakaś chyba plama, czy nie, to nie jest plama. Nie, wydawało mi się, że jest plama. Może tą bym założył, bym chodził jeszcze? Idę kupić sobie, czy idę obejrzeć halówki. Nie wiem czy kupię, ale idę z zamiarem właśnie kupienia halówek. Dlatego, że z moich nie jestem zadowolony. Starych nie mogę, znaczy nie, z moich... Zupełnie starych, nie jestem zadowolony, bo bardzo się ślizgam, mega się ślizgam na naszym parkiecie i a tych, które w zeszłym roku kupiłem, nie mogę ich po prostu znaleźć. Dlatego chcę kupić nowe, tylko tyle, że wiem teraz jak ich szukać, bo ode mnie jest, ostatnio był trening we wtorek i ostatnio dwóch chłopaków kupiło nowe halówki i wiesz co, ślizgali się bardzo i analizowaliśmy, tego nie nagrałem właśnie, analizowaliśmy jaka musi być podeszwa i okazuje się, że tam gdzie my gramy ligę, to po prostu podeszwa musi być miękka, są różnice i jeden kupił sobie za 250 zł buty i co, i też kiepsko, ślizga się. Słuchaj, postanowiłem, że kupię też buty. Cała rodzina ma New Balance. Ostatnio widzowie też się dziwili, dlaczego ja nie mam takich butów, więc postanowiłem, że... Dobra, wezmę konkretnie New Balance sobie, sportowe, ale zobacz, jaką mam dzisiaj, jaka wtopa. Przymierzam, a po prostu założyłem skarpetki. Nie wiedziałem, że będę po prostu kupować buty. I musztardowy kolor butów, a skarpetki po prostu wiocha. No ale trudno, wpadki są. Buty kupione, jestem zadowolony, tak mi się wydaje. Kolor musztardowy, bardzo mi się podoba. Chciałem coś innego w innej kolorystyce. Miałem do wyboru jeszcze czerwony, ale wybrałem musztardę. Rozmawiałem ze sprzedawcą, no i co powiedział? Że w przeciągu jest w tej branży 10 czy 12 lat i ostatnie 2 lata to jest mega duża zmiana. Która polega na tym, że przychodzi klient do sklepu, patrzy buty, te mi się podobają, ten jest model. Do telefonu. A proszę pana, te buty mogę kupić za 260, a nie na przykład za 280 czy za 300. No niestety, technologia właśnie, albo niestety dla klientów to jest dobre, tak? Bo mogą wybrać i kupić sobie tańszy produkt. Jestem ciekaw, czy ktoś to później pierze, ale wydaje mi się, że tak, no, że to chyba jest prane. Kupiłem sobie buty nowe. Sportowe, ale poczekaj, zgadnij jakie marki. New Balance. Tak. <Wow. laughs> Mówię, wy macie wszyscy, kupujecie, no to dobra. Kupię sobie. A za ile one są? Tanie. Ile? 12 zł w promocji. No już to jest. Fajne. Co ty, zgłodniałeś? A
powiedz mi, a kanapeczkę z Nutellą? Zjadł. Zjadł dzisiaj kanapkę z Nutellą? No. Tak? Marcel, spójrz się tutaj na mnie. Zjadłeś kanapkę z Nutellą? Tak. W pierwszej kolejności pewnie. No. Do domu. Chcesz iść dzisiaj na trening? No. To co masz zrobić? No nie może jeszcze się pobawić? Lekcje. Ile razy ci iść Ale teraz? My nie mamy chyba się. Dobra, Miłosz, tutaj mam twoje spodenki. Masz. Rozmiar 146. Tylko nie wiem, czy one mi się nie rozpruły, jak je założyłem na treningu ostatnio. Sprawdź, czy nie są rozprute. Od razu wyrzucam pudełka. I jeżeli chodzi o pudełka, no bo ja teraz, wiesz, zwracam mocną uwagę, no to zdecydowanie wolę takie butełko, niż na przykład, niż to. Jeżeli chodzi. A tutaj to co mi się podoba. I tak prawdopodobnie też jedna z koszulek na Mazur Shop będzie, że będzie, witam cię w tym nowym, pięknym dniu. W ten sposób prawdopodobnie też będzie napis.